Cześć! Kiedy myślimy o ekskluzywach na konsole Sony, to zazwyczaj na myśl przychodzą nam takie tytuły jak Uncharted, Bloodborne, The Last of Us czy Horizon Zero Dawn. Do dość sporej biblioteki gier na wyłączność zalicza się też seria God of War, która zadebiutowała na PlayStation 2. Najnowsza odsłona, 8, jeśli nie liczyć remasterów, miała swoją premierę 20 kwietnia tego roku i przenosi nas do świata mitologii nordyckiej. W końcu grecki panteon bogów do wyrżnięcia musiał się kiedyś skończyć. Za chwilkę zobaczycie moją recenzję tej gry i od razu zaznaczam, że przygotowując ten materiał, staram się ograniczyć spoilery do absolutnego minimum. No a teraz zapraszam Was do oglądania. Nowe przygody Kratosa są powiewem świeżości dla całej serii i nie chodzi mi tu tylko o zmianę czasu i miejsca, w jakim toczy się fabuła. Od pierwszych sekund gry widzimy, że nasz bohater jest odmieniony, widocznie starszy, bardziej poważny i opanowany. Po prostu ma ludzkie oblicze, nie jest już osobą, która zabija bogów z zemsty. Teraz Kratos ma dziecko i żonę, której to pogrzeb odprawiamy. Naszym celem jest zaniesienie jej prochów na szczyt najwyższej z gór razem z naszym synem Atreusem. Cała oś fabularna skupia się na podróży na szczyt góry, podczas której widzimy, jak rozwija się nasza relacja z chłopcem. No właśnie, chłopcem. To słowo nie bez powodu stało się memem, bo właśnie w taki sposób duch Sparty odzywa się do swojego syna. Przez cały czas. Nie są oni zbyt blisko, co widzimy przy okazji ich rozmów, a nawet i gestów. W pewnym momencie, gdy Kratos chce pocieszyć Atreusa, widzimy, jak wysuwa rękę w jego stronę, by położyć ją na ramieniu, ale następuje w nim taki moment zawahania i ją cofa. To są drobne zmiany, które przewijają się przez całą naszą podróż, gdzie obserwujemy zmiany w ich charakterach. A jeśli mowa o zmianach? Jedną z podstawowych różnic między starymi częściami a nową odsłoną serii jest nasz oręż. Na początku gry dysponujemy tylko lodowym toporem, nazywanym lewiatanem, tarczą i gołymi pięściami. Ciężko jest przestawić się na potyczki z przeciwnikami w zwarciu, ale dla osób, które, tak jak ja, preferują walkę na dystans, twórcy przygotowali możliwość rzucania toporem, którego możemy przyzwać i wtedy wraca on do naszej dłoni jak bumerang. Daje nam to ciekawe możliwości na wykonywanie kombinacji ataków. A tych mamy dość sporo i możemy je wykupić za zdobyte punkty doświadczenia. Podobnie jest z umiejętnościami specjalnymi, jak na przykład możliwość leczenia czy obszarowy atak, który odrzuca przeciwników dookoła. Bronie oraz pancerz, jakimi dysponujemy, również możemy ulepszać przez ich levelowanie oraz kupno lub znalezienie specjalnych run, które zwiększają nasze statystyki i dodają pozytywne efekty, jak na przykład zmniejszone obrażenia od określonego rodzaju wrogów czy zwiększona odporność na obrażenia od lodu. Kolejną zmianą w serii, i to dość sporą, jest nasz towarzysz Atreus, który pomaga nam w walce, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się on totalnie bezużyteczny. Wierzcie mi, wcale tak nie jest. Polecę na początku gry wykupić mu jak najwięcej umiejętności, bo wtedy będzie Wam się walczyć o niebo lepiej. Gdy na przykład młody rzuci się na przeciwnika, byśmy mogli go dobić, albo będzie podrzucać nam kamienie zdrowia, które odnawiają HP. Warto wiedzieć o tym, że Atreus nie może zginąć. Może zostać tylko na chwilę wykluczony z walki, a po kilku sekundach wraca gotowy do pomocy. Kiedy zobaczyłam zapowiedź God of War podczas targów E3, to bałam się, że ten aspekt rozgrywki będzie sporym minusem. Ale na szczęście gra wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, a te były dość wysokie. Czy fani serii odnajdą się w zupełnie innej mitologii, innym sposobie rozgrywki? Ja dałam radę, choć brakuje mi tego feelingu, gdzie wesoło rozdupcamy wszystko na naszej drodze. Raczej musimy pogodzić się z faktem, że w obecnych czasach God of War w formie typowego slashera raczej by tu się nie sprawdził. Twórcy musieli coś zmienić, by nie zamienić serii w odgrzewany kotlet. Tutaj oprócz walki w dużej mierze pierwsze skrzypce odgrywają zagadki środowiskowe, fabuła i ułożenie sobie odpowiedniego buildu dla postaci, bo mamy sporo możliwości na kombinowanie. Jeśli chodzi o poszczególne poziomy trudności, to ich zmiana jest odczuwalna. Nasze statystyki są gorsze, ciosy zadają mniej obrażeń, a liczba punktów życia naszych przeciwników rośnie. Czułam się trochę jakbym grała w Dark Souls. Na najwyższym poziomie trudności o nazwie Bóg Wojny można zginąć ładnych parę razy i to na pierwszych przeciwnikach. Warto też wspomnieć co nieco o trudności zagadek. Podążając głównym wątkiem fabularnym, są one dość proste. Przenieś przedmiot z punktu A do punktu B, uderz w coś toporem, przesuń dźwignię itd. Zaś jeśli chcemy pobawić się przy zadaniach pobocznych, to możemy się pomęczyć. Często jest tak, że musimy stanąć w idealnym miejscu i spojrzeć gdzieś pod idealnym kątem, by zauważyć jakiś element zagadki, bez którego nie możemy przejść dalej.
Mimo wszystko twórcy nie porzucili zupełnie korzeni całej serii. Na naszej drodze zobaczymy kolorowe skrzynki skrywające w sobie runy, artefakty, srebro czy materiały potrzebne do ulepszania broni. Spotkamy się z małymi kamieniami, z których możemy korzystać również w trakcie walki. Wszelkie takie smaczki spotkały się z moim uśmiechem i na pewno fani poprzednich części je docenią. Docenić możemy też przepiękną oprawę God of War. Co prawda ja gram na podstawowej wersji PlayStation, ale gra tak czy siak wygląda fantastycznie. Niestety czasem zdarzały się chrupnięcia i spadki klatek na sekundę, a dobrze wiecie, że na konsolach mamy ich niewiele. Każdy nowy świat, do jakiego się udajemy, jest dość zróżnicowany i wygląda fantastycznie ze względu na panujący w nim klimat. Zwiedzimy mroźny Helheim, ognisty Muspelheim czy spowity toksyczną mgłą Nilfheim. By ukończyć główne questy potrzebujecie od 15 do 20 godzin, ale naprawdę warto jest zagłębić się w te zadania poboczne, bo dzięki nim możecie zyskać lepsze materiały czy wyposażenie. Gameplay został zaprojektowany w taki sposób, by gracz miał potrzebę backtrackingu. W początkowym etapie gry widzimy miejsca, do których nie mamy dostępu, bo nie posiadamy odpowiedniego ekwipunku. Jest to denerwujące, ale jednocześnie zachęca nas do eksploracji, a ta jest nagradzana niemal za każdym razem, gdy zboczymy z głównej ścieżki. Gdybym God of War miała ocenić w skali od 1 do 10, to dałabym tej grze solidne 9,5. Dla tego tytułu naprawdę warto jest pomyśleć nad zakupem PlayStation 4. Wiem, że mamy dopiero maj, ale dla mnie i pewnie dla innych graczy również, God of War już teraz jest grą roku. Jestem Bogiem, chłopcze. Było mi szalenie miło po raz kolejny móc wcielić się w takiego kozaka, jakim jest Kratos, i Wam również, jeśli zdecydujecie się na zakup tej gry, którą znajdziecie oczywiście na morele.net. Dzięki za obejrzenie mojej recenzji God of War, mam nadzieję, że Wam się podobała. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, kliknąć lajka i zostawić po sobie jakiś komentarz. Tymczasem my widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, buziaki i pa pa!